słowo? Naprawdę chcesz wydalić Maję z naszej łąki? Oczywiście, że nie, moja droga. Oprowadzimy sędziego po plantacjach nektaru, pozwolimy mu ponarzekać, a potem urządzimy huczny bankiet. Jeśli tylko znów nie spotka Mai, zapomnij o niej. I co teraz zrobisz, Beniu? Tylko popatrz, wujku! Maju! Maju! Chłopaki, nic wam nie jest? Raczej nie. Maju, on chce cię wygonić. Kto chce mnie wygonić? Okropny sędzia Wosk powiedział królowej, że sprawiasz kłopoty i że jeśli natychmiast nie wrócisz do Ula, każe królowej wygonić cię stąd. Sędzia Wosk, powiadasz? Pszczoły są bardzo zdyscyplinowane. Ten sędzia przesadza. Naprawdę. Ale dlaczego chce mnie wyrzucić? Nie zrobiłam nic złego. On uważa, że niezależna pszczoła żyjąca poza ulem zagraża wspólnocie. Pomówię z nim. Wszystko mu wyjaśnię. Świetnie. Pójdę z tobą. Wszyscy pójdziemy, Maju. Tak. No jasne. Aha. Ale sędzia jest straszny. Drogi sędzio, sam pan widzi, moje pszczoły pracują na pełnych obrotach. Co? Jedna pszczoła nie pracuje. O tam! Jeden burzyciel zaraz pociągnie za sobą następnych. Przejmą kontrolę nad plantacją nektaru. Pszczoły, wracajcie do ula. Tam będziecie bezpieczne, a ja powstrzymam tych buntowników. Jakem Wosk, straże, to mnie! Sędzio, proszę się tak nie denerwować. I co teraz? Co za wstyd! I popatrz, Gryziu! Pszczoły odlatują! Zostawiły cały miód! Całe morze miodu! W dodatku pilnuje go tylko jedna maleńka pszczółka! Na co jeszcze czekamy? Hej, wy! Stop! Nikomu nie wolno tu podchodzić! To przyjaciele! Przyjaciele? To nie są pszczoły! Co za niedorzeczność! Twoje miejsce jest w ulu!